Witajcie serdecznie. Witam was wszystkich, Tubenek z tej strony i kolejna odsłona na planecie Ulabula w Minecraft. Jak dobrze pamiętacie, skarb kopaliśmy, znaczy szukaliśmy skarbu. Troszkę się namęczyłem, popatrzcie, jak dużo tego rozkopałem, bo w międzyczasie wszedłem sobie do gry. Mówię, nie będę was tutaj męczył dalszym śmiesznym poszukiwaniem, bo równie dobrze mógł być gdzieś obok, blisko, a ja kopałbym w nieskończoność, a prawie 5 minut jeszcze poświęciłem na to, żeby znaleźć ten skarb. A ten skarb był, tak powiem, w wodzie. Tutaj, zauważcie to. Ja nawet go jeszcze nie otworzyłem, także nie mam zielonego pojęcia, co w nim się znajduje. Z wyprawy, popatrzcie, co my mamy tutaj z tej wyprawy, no. Szokujące, jak my mamy te koralowce teraz pozbierać. Ale dobra. Jak słyszycie, głos mój troszeczkę zawodzi. Złapało mnie jakieś chrypsko, gardło mnie boli, jak nie wiem. Dlatego wczoraj nie było odcinka, a wczoraj to naprawdę dość mocno przeżywałem. Ale wszystko się wyklaruje. Ludzie do roboty chodzą chorzy. O kurcze, ale my tu mamy ładne rzeczy. Czy ja jestem w stanie to otworzyć z tej pozycji? Nie. Dobra. Zbieramy złoto. Zbieramy TNT. Do góry, do góry. Musimy jeszcze gości utopisz. Mamy czwarteczek. Czwarteczek mamy. Druga zmiana, co prawda, ale jutro pierwsza. Bo spotkanie wigilijne firmowe się szykuje. Nie wiem, czy w ogóle pójdę, bo jestem tak bardzo przeziębiony, że może to nie dojść do skutku. Niestety. Dziękujemy. Skarb wykopany. Skrzyneczkę zostawiamy dla potomności, a my uciekamy. Skąd ja przyszedłem? Powiedzcie mi, stąd? No kurczę, jakoś nie mogę sobie przypomnieć, skąd ja przyszedłem. Czy tutaj gdzieś stąd? Stąd chyba, co? Jest tam łódeczka moja? Jest łódeczka, pięknie. Pięknie. Wczoraj w Szczyrku ten wybuch gazu, naprawdę. Totalnie mnie to jakoś, nie wiem, zniewoliło, masakra, jak tak, ach, współczucia, oczywiście ogromne, 6 osób przed świętami, normalnie dramat. No ale dobrze, my tutaj gramy i płyniemy, moi kochani, płyniemy po wodorosty. Znaczy, tutaj koralowce, przepraszam. O! Aha. A co to jest? Ale ekstra. Ale ja się do tego zaraz nazbieram. Najpierw pójdę sobie na tą płyciznę, nie? Żebym nie musiał gdzieś specjalnie głęboko na dno schodzić. Wiadomo, że kopanie pod wodą też, kurczę, będzie troszkę czasu zajmowało. Tu jest na tyle płytko. Było jeszcze płycej. Mam takie wrażenie, że gdzieś było jeszcze płycej. W tamtym kierunku. O. Jak to jest, jaka to jest głębokość? Tak szacunkowo. Aha. Nie, dobra, dobra. Jeszcze sobie to troszeczkę popływam. Zrobię jakiś taki mały rekonesans. Tu jest ta pojedyncza wysepka, tak? Tu nawet na wierzchu ten koralowiec jest. No dobra. Wydaje mi się, że to chyba najlepsza miejscówka. I teraz tak. Trzeba by było gdzieś
chociaż przepraszam was jeszcze za tą motę. Ja tutaj sobie powyrzucam rzeczy. Dioryt, żwir, andezyt, to nam nic z tego nam nie jest potrzebne. Piasek, jeszcze jeden piasek również nie jest potrzebny. Mięso zgniłe nie jest potrzebne. 2, 3, 4, 5, 6, 7 miejsc mamy. Nici. Oczy pająka chyba bardziej są. No, żelazna siekiera też nam na nic już w tym momencie nie przyda za bardzo. Mapkę sobie schowamy. Tutaj włożymy sobie kilof z jedwabnym dotykiem, bo tylko właśnie on jest nam w tym momencie potrzebny. No cóż. Zabierajmy się za wydobycie. Co popadnie chyba, no bo... Zaczerpnąć wody. O, elegancko, elegancko. Do góry, do góry, do góry. No. Czego on jest w trakcie opadania? No nie powiem, żeby tu było łatwo, no. Ale coś nam się uda pozbierać. Ja miejscówkę już będę znał. Bo wiem. Dobra, 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 dobra. Ja miejscówkę już będę znał, bo wiem doskonale, gdzie to jest. Już będę mógł przypłynąć. No! Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. O! Ile ja tego muszę nakopać? Ach, dobra, do góry, do góry. Chciałbym mieć wszelakie, co nie? Te koralowce. Tutaj, tutaj. Mam jakieś lagi. Tu są jakieś grzebyczki, jakieś coś. Dobra, my lecimy do góry. Żółtego sobie zbierzemy. Tutaj zbierzemy sobie jeszcze takiego. Ja może sobie poglądam, co ja teraz mam przy sobie, co? Jakoś to trzeba będzie posegregować. Jest. Mam żółty. Mam niebieski. Mam bordowy i różowy. Jest tego trochę. Już nie będę w stanie nic zebrać teraz. Dobra, 11 żelaza trzeba będzie wyrzucić. Ten kilof żelazny i tą motykę również. Dobra, tak zrobimy. Żelazny kilof, motyka, do widzenia. Te 8 oczu pająka również, żelazo też. Na co mi to? Czyli to wszystko i tak będę w stanie poogarniać. O! Znalazłem coś, co pozwoli mi zrobić limonkowy kolor. Tam rozumiem, że są wszystkie te bzdety, które też powyrzucałem. A tutaj trzeba jeszcze popływać, bo troszeczkę tego tutaj pływa już na powierzchni. Dobra.
Ciekaw jestem, czy te pióropusze, to znaczy te tutaj odnogi takie ładne na tych blokach, które tutaj mamy, będą się generowały na tych koralowcach. Czy ja taki, jeśli taki blok postawię koralowca sobie pod wodą, to czy taki koralowiec będzie wypuszczał takie wypustki, żeby było barwnie. Ciekaw jestem, czy to będzie rosło. Jeszcze jeden. Gardełko, gardełko, kurczę. O, już się noc zaczęła. Jak tu się kurować, powiedzcie mi. Taki syropek na gardło trzeba by załatwić, jakieś tablety idąc do pracy, bo w tej pracy później, kurczę, wytrzymać 8 godzin, jeszcze gardło boli. Jak nie wiem. Ja widzę, że te pióropusze bardzo szybko się wydobywa. No i przepraszam oczywiście wszelkich ekologów za to, że rafę niszczę. Ta rafa na pewno się sama tu odbuduje. No problem. Tak. No, niżej, niżej, niżej. Tak. O. To wszystko powypływa na powierzchnię? Chyba. Kurczę, tylko że nocą troszeczkę słabo to widać. Troszeczkę słabo to widać. Przez tą noc jeszcze chyba pokopiemy, co? Ile my tego już mamy? Tak. I hops. Dobra. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Nie wiem, ile tych koralców jest rodzajów. Jest chyba z 5 rodzajów. No nie, to nie, chłopie. Kurczę, dobra. Muszę stanąć na nim. Jeszcze tak. Ja oczywiście na pewno zajrzę gdzieś do jakiejś Minecraftopedii i dowiem się więcej na temat koralowców. Czy rzeczywiście generują się te skrzydła z boku i tak dalej, te odłamy? Może i tak. No w końcu rafa gdzieś tam musi się kształtować, rosnąć, co nie? Sawanna należy do biomów ciepłych. Ja jestem na sawannie, więc teoretycznie myślę, że jeśli wykonam sobie jakiś zbiornik wodny, albo skorzystam z tego, który właśnie tam już mam, doskonale wiecie, i czy będą się mogły tam generować te struktury, bo być może okaże się, że woda jest zbyt zimna. I nic z tego. Ale jeśli sami się nie przekonamy, no to nikt nam w tym nie pomoże. Wszystko zależy od samej chęci. Powrót do domku będzie udany. Jak to wygląda? No jeszcze troszeczkę tej nocy przed nami jest. Tutaj mi też powyskakiwały na powierzchnię. I trzeba to wszyściutko ładnie pozbierać. Nie zmarnować ani chwili, ani sekundy kopania. Unoszące się koralowce na powierzchni wody. Tu jeszcze czerwony. Fajnie, że to wszystko wskakuje. Dzięki temu wiem, że mam już to w ekwipunku i to się wszystko ładnie grupuje. 12 tu niebieskich widać w ekwipuneczku ślicznie. O!
Płynę w tamtym kierunku, bo widzę, że jest tam dość jasno, więc może... Siema ryby, a co wy tak na powierzchni pływacie? No dobra. O, ale tu mi się udało trafić na fantastyczną miejscówkę, widzę. O, ja tam przed sobą jakieś, o tutaj jakieś rureczki. Ja takie rurkowate mam, czy nie mam? Myślę sobie zostawić troszkę tych świecących, przynajmniej na tą chwilę, bo dzięki temu widzę, że co mogę kopać, jak mogę kopać. O, widzicie, te rurki piękne są. Ja tych rurek chyba, kurczę, nie mam jeszcze zebranych. Czy to prawda? Zaraz się przekonamy. Tu są jeszcze te rurki. Ale tu jest bajera. Normalnie bajera. No chyba jednak nie mam tych rurek przy sobie, bo nie zestakowały mi się, co? Spójrzmy. Ej, dobra, dobra. Chłopie. Dobra, tak? Spójrzmy. Są te rurki? Nie ma. Znowu tonie. Ten odcinek, jak widzicie, mimo że nie jestem w kopalni. No przecież to statek jest zatopiony. Rany Julek. Ale numer. Thank you very much for this przygoda. Tak. Jeszcze na dodatek pojawił nam się przed oczyma statek. Dobra, gości, nie to, nie toni. Tutaj jest ten statek. Stosunkowo płytko będzie można może zaryzykować. Co by tu jeszcze wyrzucić? Wraz z nastaniem dnia będziemy penetrować okoliczny wrak. I zbierać z powierzchni wody wszystkie pływające koralowce. Dobra, jestem za tym, żeby zobaczyć. No co wyrzucić? Słonecznik mam wyrzucić. Nożyce wyrzucam. Myk. I szybko rureczki trzeba zebrać. O, pyk, pyk, dobra. Rureczki zebrane. Czyli miejsce... A ciebie nie mogę złapać? Dlaczego? Jeszcze trzeba coś wyrzucić. No, zobaczymy zaraz. Widzę, że piękny wschodzik słońca. Ja szybko na łódeczce stanę i zrobię szybko fotkę. Szybko. Będzie dla miniaturki fajnej. Cyk. I pyk. Z pływającymi koralowcami. Dobra, Benku. Patyki, wyrzucaj. Drewna masz od groma. O, pochodnie, po co mi to?
I nastał dzień przepiękny i malowniczy. No, wziąłem. Ha, ha, ha. Ale tego jest. No taka wyprawa mi się nawet nie marzyła. Nawet mi się nie marzyła. Wybaczcie, że milczę, ale tak jak mówię, każde słowo gdzieś jest dla mnie takim malutkim wysiłkiem. Mam nadzieję, że jutro będzie już lepiej. Jakieś septoletę się... To znaczy, nie robię reklamy oczywiście, ale trzeba będzie coś kupić. To są te nożyce słynne. Aha, tego już mnie nie stakuje, dlatego że... Utopisz się? Staniesz na tym? Dobra, staniesz na tym, elegancko. Raz, dwa, trzy, cztery. A, jest. Koralowiec ognisty. I o to mi chodzi. Ognistego muszę nazbierać, jak on wygląda. Czy to jest ten? Muszę zobaczyć teraz, czy mi się zestakował jako druga sztuka. Tak, jest, dobra. To okej. To jedziemy z tym koksiem. Muszę zobaczyć, czy samoloty Greenpeace nie nadlatują gdzieś. Może i tak być. No i szkoda, że zniszczyłem ten pióropusz. Są pióropusze tego ognistego. Mam? Koralowiec ognisty. Blok koralowca ognistego. Koralowiec bąbelkowaty. Wachlarz, wachlarz. Same wachlarze mam w większości. Ale tak jak mówię, bloki koralowca chyba są po to, żeby na ich obrzeżach nam rosły właśnie koralowce. Statku, gdzie jesteś? Statku, statku, gdzie jesteś? Bo środek dnia się zaczyna. No muszę wejść pod wodę, żeby go odnaleźć. Nie, nie. Tu jest ten statek, o nim była mowa. Tak. Dokładnie tak. Ja wam powiem szczerze, że ja trochę się boję. Aha, ja siekierkę wyrzuciłem, nie? To lipa. Mapa do ukrytego skarbu. Ja zostawiam strzały. Ja muszę tą mapę sprawdzić teraz. To jest ta jedna, a to jest to druga, tak? A! Jakaś inna jeszcze, o kurde! Ale ja już chyba po ten skarb niestety nie przybędę, nie popłynę dzisiaj. Czyli czeka nas kolejna morska przygoda. Piracka. Ale czy ja mam ryzykować tutaj życie? Nie. I my tu zrobimy, kochani moi, screenshota. Ja je będę analizował oczywiście sobie, robiąc miniaturki, oglądając te wszystkie screenshoty.
wyciągnę wnioski. My na pewno kiedyś tu przypłyniemy, co nie? Ale tak jak mówię, koniecznie nam jest potrzeba mieć na hełmiku oddychanie pod wodą. No i kopalnie pod wodą, no to wtedy to już będzie naprawdę rarytasik. Trzeba do tego dążyć. Trzeba do tego dążyć, żeby właśnie tak było, bo... No bo wiadomo, opłaca się, co nie? Takie skarby nas tu czekają. Jeszcze skorzystam z tego, że tu jestem. I wykopię tego trochę. 11 bloków mam niebieskiego, troszkę mało. I może skupię się jeszcze na niebieskim przez moment. O, jest tutaj. O. I jeszcze tego. I jeszcze tego. To jest bąbelkowaty, nie? Nie mam. No nie mam nawet tej siekiery, no. Czy ja tu jest, mam jeszcze dostęp do jakiejś innej skrzyni? To jest jedna. Ja to ją w zasadzie mogę rozłupać. No, dobra, nie, chyba nic z tego nie będzie. Ale zanurzę się raz jeszcze, żeby zobaczyć, czy gdzieś tam nie ma innej skrzynki w pobliżu. Będzie na pewno w tamtym miejscu. Tylko że ja nie będę w imię takiego czegoś ginął. Wracamy do domku, moi kochani. Najwyższa pora. Chociaż korci ten skarb, który moglibyśmy znaleźć, ale nie ma co. Nie w tej chwili, nie w tym momencie. My chyba mamy tam płynąć, nie? Dobra. Dość tego dobrego. Lecimy. Jadaninanaj. A tak swoją drogą to jestem ciekaw, czy kura, co ty tu robisz? Na ratunek kurze. Chodź. Chodź, kureczko. No. Skoczysz mi do tego? Do łódeczki? Kureczko! Haha! Siema kura! Płyniemy! Płyniemy! Ale czad! Czyli kura uratowana. Miała trochę przewalone, bo... mokre piórka. No i ciężko. No gdakasz mi tutaj. Fajnie, no. Czy ja płynę ok? Dobra, ja płynę ok. Właśnie ta wartość ma maleć. Jananinanaj, jaki piękny, piękny kraj. Co nie, kura? Siema. Fajny masz grzybyczek. Kurczę, no. Czy ja? Nie, dobrze płynę, dobrze. Bo w tamtym miejscu, w którym znaleźliśmy ten poprzedni wrak, tamto miejsce już wzrokowo doskonale pamiętam. Także myślę, że zawsze się już odnajdę gdzieś tutaj w tych rejonach. Przepraszam. Gardło drapie.
Szkoda, że już nie mam w domu żadnych tabletek na gardło, bo już chętnie bym coś wziął. Neoangin, kiedyś pamiętam, istniały takie tabletki. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze są produkowane. Pewnie są. Ale z tego, co pamiętam, świetnie się sprawdzały i mi akurat bardzo pomagały. Może akurat się zaopatrzę w te tableteczki. Co tu mamy? 1300-200. Pięknie. Delfinek, ja wiem, że tutaj gdzieś jesteś. I mi tutaj gdzieś tam świergotasz. 31. O, trzeba zjeść. A zaraz będę gnał poprzez miedzę, poprzez łąki, także być może 32. poziom uda nam się zdobyć. Ponieważ dopływam do lądu, a armia zombiaków na pewno nie śpi, nie? Aha, ja teraz nie wezmę łódeczki. A to ciekawe. Dobra, wiadro z wodą. Kura, jesteś uratowana. Także ty sobie tutaj już hasaj przy brzegu. Pole słoneczników. Nie, dobra, to jest ta miejscówka. Kura już wyszła na ląd. Ja chyba muszę tam popłynąć. Dobra. Spróbujmy tak zrobić. No nie, no to jak już mam to brać. Aha, łódeczkę, w łódeczce siedzę. Dobra, nieważne, to wiadro z wodą, wszystko się w domu zrobi. Tak, bo tu jest ta wysepka dokładnie, a tam jest to miejsce, w którym ten cały statek penetrowaliśmy. I tu trzeba będzie wyjść na ląd. I troszeczkę przebiec po tym lądzie, albo nie pamiętam, czy do kolejnej części oceanu, takiej też krótkiej, i później do wioski, czy to już tutaj będzie wioska przed nami. O, koledzy już czekają, oczka się zaświeciły. Można powalczyć, co nie? Ja wiem, że będziecie zaraz mnie chcieli tutaj z każdej strony osaczyć. Jak ja nie cierpię tych kurde szkieletów łuczników. Wyjazd. No, miałem rację, tu jeszcze będzie. Oni na 100% mnie gonią, to jest. Nie muszę się utwierdzać w przekonaniu, tylko wieję stąd. Ciekawe te wszystkie te górskie struktury. Odetchnę z ulgą, jak już będę w domeczku. Kawy bym się napił, kurczę, bo teraz pójdę sobie zrobić. No, wytrwam jeszcze te 10 minut. Rano jedną wypiłem. Później zjadłem śniadanko. No i postanowiłem zrobić nagrywkę. Może. Cześć, Jasiu! Ganiaj se tam, ganiaj. Ale jeszcze zdążę się napić. Jakiś obiadek na szybko przygotować. Kurczę, boli mnie to gardło, ciężko mi przełykać ślinę. A w dodatku czuję jeszcze tak gdzieś w nosie, gdzieś blisko zatok, jakieś kurcze. Takie drapanie. Takie drapanie, prykam na nie.
Brygada, przygotować się. Lecimy na słońce. Panie kapitanie, ale tam przecież strasznie gorąco. Wszystko obliczyłem, polecimy w nocy. To taki żarcik. Znam setki kawałów i od czasu do czasu mógłbym czymś rzucić, jeśli oczywiście macie ochotę posłuchać. Pięknie, jasności, już kojarzę miejscówkę. Jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko. Pan szkielecik zaraz dostanie w czaszkę. W czaszkę. Proszę, jeszcze raz. Aj, creeper, creeper. 31 poziomek. Czy my tutaj... Czy my gdzieś tam na górze już nie mieszkamy? Jak to wygląda? No pewnie. Nie, no tutaj są znowu szczelcy. Uff, właśnie się o tym przekonałem. Na żywo. No nie. Ale ty masz tutaj kolegów, chłopcze. Co to ma znaczyć? A mi znowu świeci słońce. Słoneczne dni nastały i świeci mi kurde słońce prosto w... Znaczy nie prosto w monitor, bo monitor mam w innym. Nie no. Chłopie, irytujesz mnie. A wy, kolesie, też. O, tutaj... Posłuchajcie. Nie, dobra, ja uciekam. Ja muszę zjeść przede wszystkim. Żeby odzyskać energię życiowe, nie? A wy jak się czujecie? Wszyscy zdrowi? Wszystko w porządku? Mam nadzieję, bo to przecież... Chorować, kurczę, w takim okresie to jest najgorsze, co może być. Ha, ha! Good morning! Znaczy w zasadzie to... Good morning to będzie za jakiś czas, bo... Księżyc jeszcze... Dość wysoko. No ale no dobra. Dalej słyszę, kurde, durnego łucznika. No przecież mnie trafi zaraz tu, no. Gdzie ten palant jest? No tam jest. No biją się razem, ty. Jeden na drugiego się obraził. Szkielet chyba zażądał nasion, które tamten trzyma w ręce. Trzyma go się na dystans. Ach, kurczę, to światło słoneczne normalnie miażdży. Ale dobrze, że koniec nagrywki się zbliża. Akurat tak to rozplanowałem, że... Co tu się narobiło znowu? Kurwa. Gdzie ten buc jest? Słabo widzę, słabo widzę. No nie, muszę go ukatrupić, bo przecież mnie trafi. Co za cymbał. A wami też już się opiekuje. A w zasadzie mój miecz się wami zaopiekuje. Znowu trzeba będzie diamenty. Tak to brzmiało. Widzę, że dęby są do ścinania. Pod naszą nieobecność troszeczkę nam tu powyrastały. Chłopcy, ja tu poczekam.
Patrz, jaki kurde. Pająk mnie atakował, nie będzie. O! Widzieliście to? Ale lag. Ja pierdzielę. No dobra. Hello! Pięknie, słoneczko świeci. O, urosło nam tych dębów dużych sporo. Bardzo mnie to cieszy. Śliczna okolica się to zaczyna robić. Nie ma to jak w domku, co nie? Nie ma to jak w domku. Aha, udeczkę pójdę na przystań rzucić. O! A przystań to ja miałem sobie zrobić, co nie? Może najwyższy czas coś pobudować. Nie było odcinka zbudowania. Już trochę. A przecież w planach jest tyle tego. Ja na pewno oczywiście poza odcinkami też będę to robił, bo ja mam w planach taki mega projekt, że nie jestem w stanie tego budować tutaj na waszych oczach, bo... Bo to zajmie naprawdę mnóstwo czasu, mnóstwo czasu. Ty, co ty? Lola, no myślałem, że się obraziłaś. Cześć wam. Ruzia jest nadal Ruzią? Nie, to już jest duży piesek. Hurra, zobaczcie, kurde, ale przy 21 szmaragdów. Można je pogrupować, nic nie szkodzi. 64 plus 3. Pięknie, pięknie. Słoneczniki, kwiatki i tak dalej. Tutaj są kwiatuszki. A, mamy 10 słoneczników, czyli teoretycznie mogliśmy je wyrzucić, ale mamy w tym momencie 27. Trujące ziemniaczki. Moi kochani, nadszedł kres tego odcinka. A dlaczego to żelazo? 64 żelaza miałbym tylko? A nie no. Zbieramy punkciki. Zbieramy punkciki. Wpadł 33 poziom. 33 poziom. Zbieramy. A i złoto jeszcze, proszę. Fajnie, fajnie. Zapomniałem o tym, że tutaj mam. No żelaza znowu mamy tyle, że nie muszę się kompletnie martwić o nic. Tutaj mamy TNT. Nie wiem, gdzie ja go trzymałem. Dobra. Dwie latarnie morskie dochodzą. Są trzy. Elegancko. Oczywiście enderperła. To już dziewiąta. No i serce oceanu. Koniecznie, co nie? Żegnam was, moi drodzy. Miłego dnia, wieczoru, czy tam poranka wam życzę. Niech będzie jak chcecie. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. Trzymajcie się.